Wojtek, sceneria dzisiaj nietypowa. No bardzo, jesteśmy w centrum handlowym, meczu nie będziemy grać, a prezentujemy Puchar Świata. Fantastyczna rzecz, mam nadzieję, że inspirująca nasz zespół, naszych trenerów, naszą całą załogę do wielkich rzeczy, a także mam nadzieję, że kibiców, którzy stawią się na te mecze półfinałowe, także do wielkich rzeczy. Także Suwałki, szykujemy się na wielkie emocje siatkarskie. Fajna gratka dla kibiców, można przyjść sobie zdjęcie zobaczyć, zrobić. Myślę, że bardzo fajna tutaj sprawa dla całego środowiska siatkarskiego w Suwałkach. Kibice oglądali istny roller coaster, taką huśtawkę nastrojów, sportowych emocji. No, nie brakowało tam niczego. To prawda, dwa światy. Pierwszy mecz diametralnie inny od drugiego. Szkoda tylko, że może przy takim wyniku 1-1 w meczach nie udało nam się wygrać tego meczu telewizyjnego, bo jednak nasi kibice suwalscy, ich serca mocno drżały po tym pierwszym spotkaniu. Ale nie analizując, ten mecz po prostu nam nie wyszedł. Zagraliśmy słabo, to był ten dzień, w którym nikomu nic nie szło. Czy zawodnikom, którzy wyszli w szóstce, czy zawodnikom, którzy wchodzili z ławki, po prostu trafił się słabszy dzień. Wierzymy cały czas w swoją pracę, wierzymy w to, że te miesiące przepracowane na hali ośrodka sportu i rekreacji, na siłowni są słuszną drogą. Czujemy się dobrze, jesteśmy w dobrej dyspozycji, dlatego cierpliwie czekamy na kolejne spotkania numer 3 i 4 w półfinale o Mistrzostwo Pierwszej Ligi. Dzisiaj scenaria nietypowa. Tak jak już zapytałem Wojtka, jesteśmy w galerii handlowej, ale nie o tym teraz mówić będziemy. Mecz z KS Lechią Tomaszów Mazowiecki. Przeszłość, ale działo się tam naprawdę bardzo dużo. Sytuacja zmieniała się niczym w kalejdoskopie. Okiem trenera. Dlaczego? Na początku na pewno bardzo się cieszymy, że wygraliśmy ten jeden mecz w Tomaszowie. To daje nam duży handicap przy meczach tutaj u nas. I te mecze wyglądały całkowicie inaczej. W pierwszym meczu kompletnie nam nie wyszła zagrywka i przyjęcie. Te dwa elementy zadecydowały o zwycięstwie Tomaszowa. W drugim meczu poprawiliśmy i zagrywkę, i przyjęcie. I powiem szczerze, żałuję troszeczkę dla kibiców, że nie mogli zobaczyć tego drugiego meczu, szczególnie tych dwóch pierwszych setów, bo to był naprawdę bardzo dobry poziom i z naszej strony, i ze strony Tomaszowa. No i te dwa elementy, czyli zagrywka, przyjęcie, były decydujące w tym drugim meczu. Jak to wyglądało z punktu widzenia rozgrywającego, ale co ważne, również kapitana? Znaczy, przede wszystkim dwa różne mecze. No, w pierwszym meczu myślę, że drużyna z Tomaszowa pokazała swoją wyższość. Szybki mecz, można powiedzieć, nie mieliśmy żadnych argumentów. Drugi mecz, dwa pierwsze sety bardzo ciężkie, udało nam się ich przełamać. Trzeci set też pokazaliśmy, że akurat tego dnia byliśmy dużo lepiej dysponowani. No i co? No i teraz wszystko odbędzie się u nas. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy nadzieję, że tą szalę zwycięstwa przechylimy na naszą stronę. Czekamy również na to, aby w tej gablocie za plecami znalazł się nieco inny puchar. Życzylibyśmy sobie, no w historii naszego klubu mamy już drugie, dwa razy trzecie miejsce. Nigdy nie zdobyliśmy pucharu, nigdy nie wygraliśmy pierwszej ligi, także złote medale na szyjach naszych siatkarzy i puchar. Obyśmy mogli go zaprezentować po świętach wielkanocnych, byłoby naprawdę czymś wspaniałym. Tego sobie i wszystkim naszym kibicom życzę.